Jak ocenisz środowisko muzyczne w Bydgoszczy? Jakie grupy są dobre? Co się zmienia? Jakie zespoły ostatnio zaistniały? Coś zmieniły? Bydgoszcz pod względem muzycznym prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze. Jest sporo zespołów, które znane są nie tylko w Bydgoszczy, ale w zasadzie na terenie całej Polski, a często i także poza granicami naszego kraju. Mieliśmy także okazję podziwiać, powiedzmy, kilka z tych zespołów, które mam na myśli całkiem niedawno, właśnie podczas takiego wydarzenia, z którego Bydgoszcz też moim zdaniem słynie. Jest to oczywiście Muszla Fest i mam na myśli tutaj zespoły takie jak Flea Moon Boys czy Dabska. Tutaj także warto obok tych zespołów jeszcze wymienić takie jak, powiedzmy, Georgion Screams, który ostatnio całkiem nieźle sobie radzi. No troszkę tych zespołów jest. Jest też bardzo dużo młodych zespołów, które dopiero się rozwijają. Sam jestem przedstawicielem jednego z nich. No więc na pewno to wszystko idzie jakoś do przodu i Bydgoszcz pod tym względem bardzo dobrze się prezentuje, przynajmniej tutaj w regionie też. Dla mnie muzyka jest na pewno jakimś sposobem na życie, jakąś taką odskocznią od szarej rzeczywistości. Czymś przyjemnym, czymś, co bardzo lubię robić, może nawet kocham. Także, no i pewnie czymś, co może spełniać moje marzenia. Ja, wstając rano, najpierw włączam muzykę i właśnie młodzieżową. Bardzo lubię, tak. No i trochę z lat 70., 61. To jest moja tabletka na całe życie, na cały dzień, przepraszam. Nie życie, tylko na cały dzień. Poprawia humor od rana, tak? Od rano to jest moja tabletka. Tak, no tak spędzam cały dzień. A potem idzie kawka, jak to się mówi, ale najprzód muzyka. Z radia czy jakiś ulubiony wykonawca z płyty? Raczej radia też, lubię rano słuchać, ale najwięcej mam z płyt, nagrań z takich lat 70. i teraz tych na bieżąco takich, nie? Także jeśli chodzi o mnie, to bardzo, a bardzo uwielbiam muzykę. Śpiewam w chórach różnych, nie? Także raczej jestem taką osobą, jak to się mówi, no jakby to powiedzieć, no osobą taką... Muzykalną. No, muzykalną, no lubię muzykę, no właśnie. Chodzę do Filharmonii, chodzę do opery nowej, chodzę do teatru. Także jestem taką więcej, jak to się mówi, nie, dziewczyną. O, chodzę na zabawy. Tak, bawię się zawsze w niedzielę ładnie do tych seniorów, nie, tak? Tak. Super. A pani? Ja to też, jak wstaję, to włączam radio i lubię przede wszystkim klasyczną muzykę i operową. Lubię słuchać bardzo głosów operowych. To mnie jakoś wchłania tak duchowo. Zachwycam się tym. Poza tym no, w radio też te wszystkie przeboje i tak dalej. Bardzo uwielbiam. Słucham naprawdę z wielką przyjemnością. A jak z tolerancją na nowoczesną muzykę w takim razie? Owszem, toleruję tą muzykę. Nie powiem, toleruję, ale jednak jestem zachwycona muzyką klasyczną, dawną, dawnych tych naszych piosenkarzy, prawda, jak Irena Santor, jak Kunicka, jak ten Połomski. No niestety, no mnie to wciąga. No. Powiedzcie mi, jaką muzyka w waszym życiu rolę odgrywa? Czego słuchacie? Hip-hopu. I jak to wygląda? Cały dzień, od rana? No nie, to tak od czasu do czasu, żeby było. Mhm. Słuchać się dla przyjemności. A ulubiony wykonawca? Peja. Góra, Dom Góralsko. Muzyka to jest dużo dla mnie znaczy, bo ja co chwilę słucham muzyki, no i tak nie umiem chyba żyć bez muzyki. Tak, od rana do wieczora z MP3-ki, no, tak? Nawet na lekcjach. A jakiś ulubiony wykonawca? Firma. Koncerty na mieście, imprezy? A to jak są tam na Różopolu, to chodzę często, jak są. Co muzyka znaczy w waszym życiu? No w moim życiu bardzo wiele. Ja na pewno w przyszłości zostanę piosenkarzem. Piosenkarz na pewno zostanę. Śpiewamy ja i mój kumpel Kuba śpiewamy w operze, nowa. Tak, ja też. A właśnie on właśnie doszedł teraz.
Poszczególnie, no, wybraliśmy tego tą szkołę, no bo naprawdę kochały to robić. Może śpiewać, grać na fortepianie, znaczy ja grałam w fortepianie. My założyliśmy zespół z kolegą Pyrzykiem i jeszcze moich dwóch kolegów tu jest. Co to za zespół, co gracie? Metalowy zespół. No, a we szatan. Nie, to akurat na pewno nie. A czy wy, skoro się uczycie grać i gracie, macie czas słuchać czegokolwiek? Tak, tak, oczywiście. Słuchawki do szkoły, ze szkoły, słuchamy, to zawsze jestem pytanie. Tak, no właśnie, tam rocka słuchamy, ja na przykład hip-hopu, koledzy właśnie metalu słuchają. A też hip-hopu? No, o też hip-hopu, żółw stary, no. Czyli rządzi u nas w szkole głównie... Głównie muzyka? Tak, hip-hop i metal. No, techno, słuchałem techno, ale to... A jak się ma hip-hop i metal do tego, czego się w szkole uczycie? Bo to jest pewnie inny kierunek. Starsi wstajemy, na początku w ogóle nie widzieliśmy nic innego oprócz muzyki klasycznej, bo musieliśmy się uczyć, ale później z czasem właśnie próbowaliśmy czegoś nowego, się posłuchać czegoś właśnie jak takiej muzyki, no i właśnie wybraliśmy sobie taką muzykę, ale oczywiście skupiamy się też na graniu na fortepianie, na ćwiczeniu, lecz mamy inne upodobania. Ja na przykład w ogóle nie słucham muzyki klasycznej, ja za to właśnie hip-hopu i trochę rocka.